Kapitan Bachorski melduje pod oddziały do 6 apelu z okazji pracowych obchodów Dnia Strażaka. Starszy brygadier Krzysztof Piasecki. W imieniu własnym oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej drucha Andrzeja Nowickiego witam zaproszonych gości na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Serdecznie witam wojewodę lubuskiego, pana Władysława Dajczaka. Zastępcę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę. Dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pana Romana Sondyja. Zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Krystiana Kisela. Dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego pana Karola Zielińskiego. Doradcę Wojewody Lubuskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego pana Grzegorza Maćkowiaka. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pana Mariusza Hybuta. Witam przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi służbami, inspekcjami, jednostkami z terenu powiatu wsowskiego na czele z panem starostą powiatu wsowskiego panem Andrzejem Bilawskim. Witam przedstawicieli służb mundurowych, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, starszego brygadiera Pawła Dziadosza, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, brygadiera Tomasza Dubera. Komendanta powiatowego Policji we Wschowie, podkomisarza Andrzelikę Łuczak. Oraz byłego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektora w stanie spoczynku Tomasza Kowalskiego. Witam serdecznie pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Asta. Witam duchownych księdza kanonika Jerzego Ślusarczyka, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Sławie. Bóg zapłać za odprawioną mszę świętą w intencji strażaków. Witam byłych komendantów, emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej na czele z byłym zastępcą komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, starszym brygadierem w stanie spoczynku Bolesławem Trubuchowskim oraz byłym zastępcą lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszym brygadierem w stanie spoczynku Przemysławem Glińskim. Witam druhów ochotniczych straży pożarnych, komendantów gminnych oraz prezesów ochotniczych straży pożarnych na czele z wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego druhem Andrzejem Staruszczukiem.
oraz członkiem prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej i Województwa Lubuskiego druhem Dominikiem Fedyszkowskim. Witam przedstawicieli Lasów Państwowych współpracujących z tutejszą komendą. Witam prezesa zarządu HZZ Posowa Sień, pana Jana Pabierowskiego. Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy. Przedstawicieli mediów, wszystkich zaproszonych podczas na dzisiejszą uroczystość gości, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej wraz z rodzinami oraz sympatyków pożarnictwa i mieszkańców powiatu wsowskiego. Szanowni Państwo, majowym zwyczajem, jak co roku, spotykamy się, aby uczcić Dzień Strażaka. To bardzo dobra okazja do tego, żeby podziękować wszystkim strażakom za ich ofiarność, oddanie i poświęcenie, ciągłą gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Dziękuję najbliższym strażaków za ich wyrozumiałość i zrozumienie powinności strażackiej. Panie Wojewodo, dziękuję za ogromne wsparcie rządowe, dzięki któremu pozyskujemy samochody, sprzęt, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję samorządowcom, panu staroście, burmistrzom, sympatykom pożarnictwa za wsparcie i zrozumienie potrzeb strażaków. Gratuluję serdecznie wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Dzięki Państwu Straż Pożarna to dzisiaj nowoczesna, doskonale przygotowana formacja do realizowania zadań ustawowych. Mówiąc o przyszłości czy teraźniejszości, nie sposób zapomnieć o naszej przeszłości, tożsamości. Chylę czoła przed marszałkiem Józefem Piłsudskim, który powiedział: naród, który nie ma szacunku do przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji dzisiejszych uroczystości panu burmistrzowi Sławy, a szczególnie ochotnikom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sławy i innym, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy świętować. Szanowni Państwo, niech święty Florian i święta Katarzyna ze Sieny, strażacy patroni, mają nas wszystkich w opiece. Młodszy aspirant Dawid Czernicki, flagowy ogniomistrz Tomasz Suchecki, asystujący starszy strażak Marcin Trochowca. Pokaż, 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 pok
Dziękuję. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 roku nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszowi młodszemu kapitanowi Grzegorzowi Przyjemskiemu. Odznaczony występ. O wręczenie odznaczenia proszę wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka, zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Krystiana Koselę oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie starszego brygadiera Krzysztofa Piaseckiego. Oznaczony wstąp. Dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił funkcjonariusza, aspiranta sztabowego Marka Gruszkowskiego. Wyróżniony wstąp. O wręczenie odznaczenia proszę wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka, zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Krystiana Koselę oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie starszego brygadiera Krzysztofa Piaseckiego. Wyróżniony wstąp. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 24 kwietnia 2023 roku nadał stopień aspiranta młodszemu aspirantowi Patrykowi Gościniakowi, młodszemu aspirantowi Kamilowi Rakowskiemu. Awansowani wystąp. O wręczenie awansów proszę wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka, zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Krystiana Koselę oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie starszego brygadiera Krzysztofa Piaseckiego. Awansowani wstąp. Lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 24 kwietnia 2023 roku nadał stopień starszego ogniomistrza ogniomistrzowi Łukaszowi Burze, ogniomistrzowi Mikołajowi Jojte, ogniomistrzowi Mateuszowi Miszczykowi oraz stopień młodszego ogniomistrza starszemu sekcyjnemu Sławomirowi Żurczakowi. Awansowani wystąp. O wręczenie awansów proszę wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka,
zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Krystiana Koselę oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie starszego brygadiera Krzysztofa Piaseckiego. Panie burmistrzu, w imieniu lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadaję panu stopień starszego burmistrza i żądam dalszych sukcesów zawodowych. Uchwalę się. Dziękuję. Proszę przyjmować. Panie burmistrzu, w imieniu lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadaję panu stopień starszego burmistrza i żądam dalszych sukcesów zawodowych. Serdecznie panu gratuluję. Panie burmistrzu, w imieniu lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Awansowani są srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa uchwałą z dnia 4 kwietnia 2022 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego wyróżniło młodszego kapitana Grzegorza Przyjemskiego. Odznaczony wystąp. O wręczenie odznaczeń proszę wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego brucha Andrzeja Staroszczuka oraz członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego brucha Dominika Fedyczkowskiego. Odznaczony stąd. Na podwoziu drewnianym resorowanym dolnej zabudowy z powietrznikiem środkowym i wydajności nieregularnej około 380 litrów na minutę. Wyprodukowana została przez firmę Metal Faren Fabrik Max Preisser w miejscowości Fraustadt, Pskowa. Około 1895 roku do 1899 roku. Wielki pozdrow. Szanowni Państwo, w związku z pomocą i wsparciem okazywanym podczas renowacji sitawki konnej komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wraz z prezesem zarządu Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wschowie wyróżnili okolicznościowymi statuetkami panią Małgorzatę Godniowską-Wola, zastępcę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pana Marka Asa, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Pabielowskiego, prezesa zarządu hodowli zwierząt zarodowych Osowa Sień, pana Grzegorza Maćkowiaka, doradcę wojewody lubuskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego,
starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Sosnowskiego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Wyróżnione osoby proszę o wystąpienie. O wręczenie podziękowań proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, starszego brygadiera Krzysztofa Piaseckiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, brygadiera Tomasza Maciejewskiego oraz prezesa zarządu oddziału powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wschowie, trucha Andrzeja Nowickiego. Wielce szanowny panie pośle, pani dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, panie starosto, państwo burmistrzowie jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu wschowskiego, wszyscy drodzy goście wymienieni w słowie przywitania przez pana komendanta powiatowego, a nade wszystko drogie funkcjonariuszki, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy gminy Wsława. Spotykamy się dzisiaj tutaj na rynku w Wsławie, aby powiedzieć dziękuję i wyrazić wielki szacunek. To święto wyjątkowej służby. To święto ludzi, którzy na co dzień z wielkim poświęceniem, z wielką determinacją i z wielkim profesjonalizmem dbają o to, co dzisiaj we współczesnym świecie dla każdego człowieka jest najwyższą potrzebą. Poczucie bezpieczeństwa. O tym mówili przedstawiciele najwyższych władz naszego państwa, naszej ojczyzny dwa dni temu, kiedy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego obchodziliśmy święto centralne Państwowej Straży Pożarnej. Miałem okazję i zaszczyt uczestniczyć w tych obchodach i pan prezydent, i pani marszałek Sejmu, i pan premier, i minister spraw wewnętrznych od tego rozpoczynali swoje wystąpienie. Dziękujemy. I ja dzisiaj również jako przedstawiciel rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego w województwie lubuskim dziękuję wam, strażakom z powiatu wschowskiego, tym zawodowym strażakom z Państwowej Straży Pożarnej i tym z 26 jednostek ochotniczych straży pożarnych w powiecie wschowskim, w tym 8 będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 552 strażaków, którzy swoją służbę pełnią z wielkim oddaniem i którzy często w wielu przypadkach są pierwsi na miejscu zdarzenia. A więc to oni decydują o ludzkim życiu, a więc to oni decydują o mieniu. Tak co roku jest też w województwie lubuskim. W zeszłym roku na ponad 21 tysięcy zdarzeń, w 11 tysiącach przypadków to strażacy ochotnicy byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Stąd też tak ogromną wagę przykłada rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego do tego, aby tym ludziom, którzy z takim poświęceniem służą człowiekowi, dbają o jego bezpieczeństwo, przekazywać nowoczesny sprzęt, nowoczesne wyposażenie, aby mogli swoją służbę pełnić też bezpiecznie. 96 samochodów, nowoczesnych samochodów w ostatnich paru latach trafiło do województwa lubuskiego, do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ponad 140 do Państwowej Straży Pożarnej. To są pieniądze, które nigdy w żadnym okresie nie były w takiej wielkości przekazywane strażakom. Ale to są pieniądze, które, tak jak mówił pan premier,
Warszawie należą się i będą dalej przekazywane. Te nowe, nowoczesne samochody mają was wspierać w działaniach, mają was też zabezpieczać. Kiedy przekazywaliśmy ostatnio 20 samochodów w gminie Słońsk ochotniczym strażom pożarnym, słyszeliśmy od komendantów, że nasz samochód ma 40 lat, a był jeden, który miał 52 lata. To są sytuacje, które muszą się zmienić i będą się zmieniały. Chciałbym wam dzisiaj wyrazić wielką wdzięczność jako właśnie przedstawiciel rządu polskiego w województwie za to wszystko, co się działo w ostatnich latach, a tych sytuacji, nagromadzenia sytuacji kryzysowych mieliśmy tyle, jak nie było w żadnym czasie po II wojnie światowej. Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się u nas w województwie, dramat barbarzyńskiej wojny w Ukrainie, sytuacja na rzece Odrze. W każdej tej sytuacji byliście do dyspozycji, do działania, do pomocy. Pomagaliście ludziom, ratowaliście ludzkie życie. Z całego serca wam za to dziękuję. Wyrażam wielki szacunek. Ale też tak jak prosił pan prezydent, dziękujemy przy każdej okazji waszym najbliższym. Najbliższym naszych strażaków, bez wsparcia których bardzo trudno byłoby wam z takim oddaniem, z takim poświęceniem, z takim zaangażowaniem pełnić służbę. Chcę was zapewnić, że w tych wszystkich działaniach, które leżą w kompetencjach wojewody, zawsze będę dbał i wspierał te działania, które zapewnią wam i nowoczesny sprzęt, i wyposażenie, i będą zapewniały wam należne wam bezpieczeństwo. Dzisiaj dziękując i wyrażając szacunek za waszą służbę, za wasze poświęcenie, chcę wam złożyć najlepsze życzenia. Zdrowia przede wszystkim, dużo siły i wielkiej satysfakcji z tej służby, którą pełnicie dla drugiego człowieka. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Wszystkiego dobrego. Panie wojewodo, panie starosto, panowie komendanci, przede wszystkim drodzy strażacy Państwowej Straży Pożarnej i duchowie ochotnicy, szanowni państwo. Tak, święto dzisiejsze, święto strażaka, to okazja i do podziękowań, i do gratulacji, i do złożenia życzeń. Święty Florian nam dzisiaj też ze swojej sikawki wody nie skąpi, więc ja bym mówił krótko. Przede wszystkim oczywiście, tak jak pan wojewoda, bardzo dziękuję. Dziękuję strażakom i zawodowym, i ochotnikom za ich zaangażowanie, za ich trud, za pełną poświęcenia służbę. Nie wyobrażam sobie bezpiecznego powiatu pskowskiego, gmin Pskowa, Sława i Świdnicowa. Bez was, drodzy strażacy, to wy jesteście zawsze pierwsi przy każdym zdarzeniu, czy jest to wypadek drogowy, czy jest to pożar, czy jest też jakaś potrzeba, którą zgłaszają samorządowcy czy przedstawiciele władz państwowych. Dlatego też chylę czoła właśnie przed tym waszym poświęceniem, zaangażowaniem, przed waszą ofiarną służbą. Panie serdecznie dziękuję. Też pragnę zapewnić, że ze strony parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy będzie stałe zaangażowanie, stałe wsparcie zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To przejawia się też i w działaniach legislacyjnych Sejmu. Odczuwają to też nie tylko funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ale również strażacy ochotnicy. No, wymiernym zresztą dowodem tego są środki przeznaczone w budżecie na działanie straży pożarnych. Dowodem na to
są ciągłe doposażenia w sprzęt zarówno jednostek państwowych, jak i jednostek ochotniczych. Chcę też serdecznie pogratulować wszystkim odznaczonym, no to jest dowód uznania dla szczególnie wyróżniających się i funkcjonariuszy i druhów, ale to zaangażowanie jest przecież ze strony was wszystkich, czyli dzisiaj są i w tym roku przy okazji tego święta wyróżnieni jedni z was, ale w kolejnym roku na pewno docenione zostanie zaangażowanie również pozostałych. I życzenia, no życzenia przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej służby, żeby ta satysfakcja też przekładała się na to docenienie przez państwo polskie w postaci i uposażeń i no, również właśnie dostrzegania tych codziennych potrzeb straży pożarnej. Bardzo wam serdecznie jeszcze raz z całego serca dziękuję i no, życzę absolutnie dzisiaj wspaniałego świętowania mimo tego. Szanowny panie pośle, panie wojewodo, szanowni państwo samorządowcy, a przede wszystkim druhny i druhowie. Idąc tym tropem, że święty Florian daje nam znaki co do długości przemówień, skupię się na gratulacjach. Raz jeszcze druhom awansowanym, wyróżnionym serdeczne gratulacje i podziękowania. Wracając też do słów księdza proboszcza, to bardzo dobrze, to wielka sprawa, że mamy w powiecie wschodzkim takich strażaków, którzy są jednocześnie przyjaciółmi, aniołami, stróżami. Bardzo dziękuję i gratuluję serdecznie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu starszego brygadiera Krystiana Koselę, zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Panie wojewodo, panie pośle, pani dyrektor, panie starosto, panowie komendanci, szanowni państwo burmistrzowie i wójtowie powiatu wschodzkiego, szanowni przedstawiciele współpracujących zarówno służb, jak i instytucji, szanowni zaproszeni goście i wy, drogie funkcjonariuszki, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, drogie druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnej. Powiatowy obchody Dnia Strażaka to idealny moment i miejsce, aby złożyć wam wszystkim serdeczne podziękowania za wasz codzienny trud, za wasze poświęcenie, za waszą służbę. To też doskonały czas, żeby podsumować wasze działania. O tym już dzisiaj wiele słów powiedział pan wojewoda, a wiecie doskonale, że chociażby ten rok 2022 był bardzo specyficznym rokiem, zarówno dla Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnych. Byliśmy oprócz naszych codziennych zadań zaangażowani w liczne sytuacje, gdzie spisywaliście się doskonale, wręcz na medal. W imieniu lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pragnę w dniu dzisiejszym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania tego zawodowego i ochotniczego pożarnictwa, tym, którzy wspierają nas na co dzień, jak i wam, drodzy funkcjonariusze, funkcjonariuszki, druhny i druhowie, za to, co na co dzień wykonujecie, za tą waszą służbę. Niech święty Florian prowadzi was każdego dnia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a codzienna służba i praca sprawia wam wiele radości i satysfakcji. Przekażcie również proszę wiele ciepłych słów dla waszych najbliższych, dla waszych rodzin, bo to właśnie oni bardzo często razem z wami dzielą radości i smutki waszej strażackiej służby. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, ilu powrotów, ilu wyjazdów. Bardzo dziękuję. Szanowny panie pośle, panie wojewodo, szanowni samorządowcy, pani dyrektor, panowie komendanci, panowie prezesi, pozwolę sobie odczytać, mam przygotowane życzenia od
prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego, prof. Edwarda Fetko. Niestety nie mógł dzisiaj być z nami. Ale zanim odczytam życzenia, chciałbym troszkę nagiąć dzisiejszy scenariusz, ponieważ mamy taką niecodzienną sytuację. Informacja dotarła do nas dosłownie niedawno. Chciałbym poprosić do siebie ducha Wojciecha Brzechwę. Proszę o wystąpienie. Duch Wojciech Brzechwa, będąc na służbie w Sławie jako policjant, uratował mężczyznę, który zasłabł na parkingu. W związku z tym rozpoczął reanimację i przywrócił przytomność mężczyźnie. Szybkie i odważne działanie ducha Wojciecha uratowało życie mężczyźnie. Za tą odwagę i poświęcenie został odznaczony krzyżem za męstwo i ratowanie życia. W tym momencie nastąpi odznaczenie ducha. Wyróżniony stąd. Nie przedłużając, szanowny ruchu prezesie Zarządu Oddziału Powiatowego ruchu Andrzeju, szanowny panie brygadierze Krzysztofie, komendancie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, z okazji powiatowych obwodów Dnia Strażaka, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Wschowskiego składamy szczere życzenia i podziękowania za oddaną społeczną służbę na rzecz mieszkańców powiatu i regionu. W trudnym czasie, pełnym nowych wyzwań, jakie niesie zmieniający się świat, podejmujecie odważnie walkę z żywiołem, z zagrożeniami cywilizacyjnymi, niesiecie pomoc najsłabszym, dotkniętym wojną, chronicie życie i zdrowie i mienie mieszkańców. Za wasze zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy z szacunkiem chylimy głowę i wyrażamy najwyższe uznanie. Życzymy wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także niewyczerpanej siły, wytrwałości, licznych sukcesów oraz satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu. Składamy wam i waszym rodzinom życzenia zdrowia, radości życia, nieustającej dumy z obywatelskiej postawy. Niech moc świętego Floriana będzie z wami każdego dnia. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej i Województwa Lubuskiego. Podpisali Elżbieta Polak, dyrektor zarządu, Edward Fetko, prezes Zarządu Wojewódzkiego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Bielawskiego, starostę Wschowskiego. Wszyscy wiecie, szanowni państwo, obecni na dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim funkcjonariuszki i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Powiatowe obchody Dnia Strażaka to doskonała okazja do podziękować. Podziękować za wasze zaangażowanie, trud, wytężoną służbę i pracę, za to, że dajecie nam, mieszkańcom powiatu wschodzkiego, poczucie bezpieczeństwa. Za to w imieniu własnym, obecnym dzisiaj tutaj burmistrzu, jak i wszystkich mieszkańców powiatu wschodzkiego, bardzo wam dziękuję. Panie wojewoda, dowódca uroczystości, kapitan Bachorski, melduje o zakończeniu tego apelu z okazji Światowych Obchodów Dnia Strażaka. Dziękuję bardzo. Oddziały, patrz, oddziały, w tył rozejście, poszli!